poprzednio. Wyruszam dzisiaj. Kto idzie ze mną? Ja zostaję. Znajdę ich i przyprowadzę pod sąd. Musisz nam pomóc. Zdradziliście Wszechmogącego. Zapłacicie za to życiem. Zostaw. Chcę to zawiązać ściślej, żebym mógł wstać. Przecież się staram. Ja to zrobię. Nie przejdziesz z tym nawet 10 kilometrów, a co dopiero 1000. Założymy się? Powinniśmy sobie darować. Świetnie. Powiedz jeszcze, że to moja wina. Wszyscy zdecydowaliśmy, że tunel to najlepsza droga ucieczki. Raczej nas zadręczałeś, żebyśmy poszli. Ty nie chciałaś podjąć żadnej decyzji. A więc teraz to zrobię. Zaczekaj tu. Będziemy musieli przejść przez piekło, żeby się stąd wydostać i nie możemy cię nosić. Co o tym myślisz? Jesteście bystrzy sami, coś wymyślicie. Ja wracam do wybrańców. Teraz odchodzisz, kiedy zaszliśmy tak daleko? Dokąd zaszliśmy? Przyszedłem tu, bo obiecałem to Willowi. A jego z nami nie ma. Jedynym sposobem, żeby pomóc Willowi P, jest dotarcie do cywilizacji. Nie wierzę. Nie rób tego, Andrew. Nie dotrzemy do domu bez ciebie. Ja jestem w domu. Przestraszyłeś mnie. Chodźcie, znalazłem łódź. No już. Widzicie? Jest przywiązana do drzwi. Widzę. Możemy przepłynąć na tej kłodzie. Do diabła z tym. Płyńmy w pław. Rozbitkowie, odcinek 16. Występują. Mam cię. Pospiesz się, mam ją. Podaj jej nogę. Połóż ją, odwróć. Dobrze. Trzymaj nogi. Masz ją? Jeszcze raz, Andrew. No dalej, oddychaj. Oddychaj, Karen. Udało ci się. Witaj znowu. Nic ci nie jest? Myśleliśmy, że cię straciliśmy. Co się stało? Węgorz elektryczny. Masz farta, że żyjesz. Spokojnie. Łódź. Jest tutaj. Jest silnik i trochę benzyny. Nie możesz teraz odejść.
Uda nam się. Nie wiem tylko, czy uda się dotrzeć aż do Rio. Nikt nie popłynął w górę Amazonki na czymś takim. Pewnie wyrzucono ją z samolotu albo z większej łodzi. Myślisz, że ktoś tu chciał przylecieć? Z krainy zimnego piwa i dziewczyn, które nie próbują cię zabić po pierwszej randce. Poszczęściło ci się? Nie jestem tropicielem. Musimy ich poszukać rano. Musimy tu zostać i pilnować łodzi. Rozłożymy obóz. Zajmij się Karen, a my znajdziemy chrust. Jak twoja kostka? Jeśli chodzi o to, co powiedziałam wcześniej, to nie przepraszaj. Nie chodzi o przeprosiny. Wiesz, że miałam rację. Widzę, że wreszcie się czegoś nauczyłaś. Uczyłam się od mistrza. Co za ból. To pewnie złamanie. Słyszałeś? Co? Cicho. Oni już raz do mnie strzelali. Nie chcę znowu widzieć tych dzikusów. Gdzie oni mogą być? Co się z nimi stało? Wygląda na to, że ktoś chce się skontaktować z plemieniem. Zostawiają im prezenty. Dlaczego? Kto to wie? To jacyś głupcy, może misjonarze. Zabiją ich, jeśli przyciągną uwagę tych dzikusów. Może to już się stało. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy żywność albo broń. Ty poszukaj tam, a ja tutaj. Nie strzelaj! Co się dzieje? Jesteśmy przyjaciółmi. To facet od łódki? Jeszcze się sobie nie przedstawiliśmy. Za kogo ty się uważasz? Amerykanie? Zgadza się. Zobacz moją flagę. Przepraszam. Mówisz po angielsku? Słabo. Mówisz po portugalsku? Słabo. Nie mówimy po portugalsku. Powoli. Zagubieni. Tak, zgubiliśmy się. Rozbiliśmy się samolotem i chcemy wrócić do domu. Do domu. Nie pamiętam, jak się mówi dom. Potrzebne nam radio. Radio. On ma radio.
He's like, yeah, I got a right now. Okay. Huh? Oh, wait. I can't believe it. Yes. Skontaktuj się z pogotowiem. Rób, co do ciebie należy. Arlindo de Filippa, al campamento 1. Responda. Arlindo de Filippa, al campamento 1. Responda. Responda! Bom dia, ajuda. Há quatro pessoas perdidas aqui. Me responda. Terra, tak, Terra. Lot 767. Sobreviventes do desastre. Przylecą tu. Z helikopterem. Dziękujemy. Wracamy do domu. Wracamy. Dziwnie brzmi ta muzyka. Lepiej do tego przywyknij. A ty? Nie mam wyboru. Ocalono nas. To dlaczego się nie cieszysz? Bo wszystko zostanie zniszczone. Wybrańcy, tubylcze plemiona, wszystko. Nikt nie chce tego niszczyć. Dobrze wiesz, co się stanie. Uratują nas i wszyscy się dowiedzą. I wkrótce pojawi się tu XXI wiek wraz ze swoją chwałą. Pia i Will wciąż tam są. Wiem. I to mnie przeraża. Jak ich wydostać, nie niszcząc świata, w którym są? Nie możemy ich tam zostawić. Musimy komuś o nich powiedzieć. Jeszcze nie. Musimy im jakoś pomóc, ale jeśli postąpimy pochopnie, to będzie więcej ofiar niż tylko Will i Pia. Wierz mi. Lubisz? O tak, przypomina Santanę. Wyłącz tę muzykę. Nie jest taka zła. Słyszycie? Co to jest? Tam ktoś jest. Czuję to. Czujesz to? Tak, czuję. Spójrz, oni są wszędzie. Uważajcie. Nie żyje. Wynośmy się stąd. Chodźmy. Nic ci nie jest? Tędy. Biegnijcie. Nie marnuj ich. Na górę.
Schowajcie się, szybko. Mogą strzelać bez przeszkód. Dlaczego nie strzelają? Bo chcą nas wziąć żywcem. Musimy stąd uciec. Małe szanse, musimy z nimi walczyć. Ile mamy kul? Jedną. Świetnie. Daj mi to. Nie bądź głupi. Co dalej? Co zrobimy? Zamknij się. To helikopter. Oni do nas strzelają. Co oni mówią? Mówią, że mamy się nie ruszać. Nie ruszajcie się, dopóki nie zabezpieczymy terenu. Andrew, znaleźli nas. Przeżyjesz. Nie mówcie im o wybrańcy. Nie mówcie im. Will, obudź się. Co się stało? Słuchaj. Zwariowałem, czy to helikopter? Pospiesz się. Ubieraj się, no już. Gdzie moje ubrania? Starszy Cole. Starsi. Co to może być? Szukamy Pi i Claire. To koniec świata. Do broni! Szukamy Pi i Claire. To ja. Jestem tu. Idźcie nad wodospad. Poczekajcie, dokąd lecicie? Idźcie nad wodospad. Chodźmy. To były demony. Nawet dziecko. Tak, ale nie zniszczą nas. Jesteśmy straceni. Stój i walcz. Nie, to już koniec. Obiecane dziecko. Chodźcie, szybko. Pozwól nam odejść. Chcemy tylko wrócić do domu. Chodź. Pomocy. To ja, Pia Claire. Tu jesteśmy. Pomóżcie nam. Jesteśmy tutaj. To Jimmy. On żyje. Jesteśmy uratowani. Wróciliście po nas. Pani Claire, helikopter na panią czeka. To zaszczyt dla mnie, jasne. Puśćcie dziecko. Kryć się. Dziecko nie jest wasze. To Falconer. John? John?
Pozwól nam odejść. Nie podnoście się. Obiecane dziecko należy do wybrańców. Nie strzelajcie. O nie. Wszechmogący, ocal go. Chodźmy, nie chcę tracić więcej ludzi przez tych dzikich. Chodźmy. Moja droga Karen, nie wiem, jak ci dziękować. Bóg zapłać. Przywróciłaś mnie do życia. Nie powiem żegnaj, bo wiem, że znowu się spotkamy. Kochająca Pia. Jak on się czuje? Trudno powiedzieć w tych warunkach. To zabierz go do lepszego szpitala. Zabieram. Skontaktowałem się z konsulatem. Przewiozą go bezpośrednio do Stanów. Pominą formalności. Konsul tu był? Tak, zabrał dziś rano naszą Diwę. Wiem, zostawiła mi liścik. Poprosiłem ją, żeby cię nie budziła. On powinien ze mną porozmawiać. Tylko ja z załogi przeżyłam. Jakie to ma teraz znaczenie? Co z tobą? Jak długo spałam? Chyba cały dzień. Jimmy też. Do tej pory nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo nienawidzę hamaków. Też nie widziałeś, jak Pia wyjechała? Mi też zostawiła liścik. Kiedyś to będzie sporo warte. Nie wiem, dlaczego tak mnie to denerwuje. Myślałam, że wrócimy do domu razem. Ja też do mojego kawalerskiego gniazdka. Rozmawiałeś z konsulem? Nie, Alex się wszystkim zajął. Zorganizował nam lot do domu. Andrew będzie miał lepszą opiekę. Ale wszyscy powinniśmy z nim porozmawiać. Wszyscy powinniśmy podjąć tę decyzję. Zapomniałeś, że nie mamy tu wiele do gadania. Jak możesz to oglądać? To mój kontakt z rzeczywistością. Skoro jest dziadowska telewizja, to znaczy, że wróciliśmy do normalności. Bezsprzecznie, udało nam się. Nie wierzyłam, dopóki cię nie zobaczyłam. Już dobrze, mamo, nic mi nie jest. Jest i taki. Nigdy nie przestaliśmy się modlić, by Wszechmogący cię ocalił. To moi przyjaciele.
Karen, Jimmy i dr Kennedy. Dziękuję, że opiekowaliście się moim synem. Nie, to on się nami opiekował. Wierzcie mi. Wiele przeszliście. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Nie wiem, czy chcę. Pani syn to wspaniały chłopiec, to znaczy mężczyzna. Widzieliśmy, jak dorosłeś. Chcesz coś ze sobą zabrać? Musimy iść. Już teraz? Tak, musimy. Nie, nic. Napiszesz do mnie? Kiedy tylko znajdę internet. Dajcie mi znać, jak się będzie czuł Talbot. Oczywiście. Lećcie bezpiecznie. Dzięki. Bóg zapłać. Co to, Will? To od Indian? Tak. To już dwoje. Zgadza się. Od jak dawna pacjent jest pod tlenem? Podłączyliśmy podczas lotu, ale wydaje mi się, że nadal tego potrzebuje. Jaka jest liczba białych krwinek? Wyniki były rozbieżne. Trzeba zrobić nowe badania. Wiem, ale pytam o punkt odniesienia. Nie znam go. Nie wyobraża pani sobie, w jakich warunkach byliśmy. Pani Talbot. Tędy, proszę. Przepraszam, poczekalnia jest tam. Zostańcie tu. Przyjdę po was później. Nic ci nie jest? Nie. Chodź, pójdziemy po coś do picia. A masz pieniądze? Masz pieniądze? Konsul dał je Alexowi. Ja nic nie dostałem. Spokojnie, nic nie mów. Pomogę ci. Wybrańcy? Nie wiem. Nie myśl o tym. Andrew? Prudence. Co pani robi? Nic, chciał tylko porozmawiać. Znakomicie. O Boże. Oddychaj. No dalej. Oddychaj. Come on, breathe. Come on. Breathe. Żyje. Zbyt wcześnie, by powiedzieć, czy doszło do uszkodzenia mózgu. Ale on i tak umrze.
Wiedział o tym. Białaczka całkowicie zniszczyła jego układ odpornościowy. Jest za słaby. Jak długo? Powinien tam zostać. To nieważne, tam czy tu. Chciał zostać z wybrańcami. Wiedział, a my go zmusiliśmy, żeby wrócił. Nie rób tego. Nic więcej nie możemy dla niego zrobić. Jedź do domu. Pozbieraj swoje życie. Zadzwonię do ciebie, kiedy coś się zmieni. Musisz kiedyś wrócić do domu. Nic mu nie będzie. Wszystko będzie dobrze, zaufaj mi. Zaraz przyjdę. Dobrze. Muszę coś wyjaśnić. Nie znałam długo pani męża, ale zostaliśmy bliskimi przyjaciółmi. Dlatego musiałam. Tam było zupełnie inaczej. Od dawna patrzyłam, jak walczyło życie. Chciałam, żeby pani wiedziała, że pani mąż to dobry, mądry i odważny człowiek. Trudno mi w to uwierzyć. Mój mąż opuścił moją córkę, a ja musiałam martwić się sama, kiedy on zgrywał Don Quixota. A teraz... Po prostu musiałam pani o tym powiedzieć. Andrew coś mówił, kiedy weszłam do sali. Co to było? Pani imię. Cześć, kotku. Stęskniłaś się? Jak się masz? Jimmy, to ty? Pewnie, co słychać? Dobrze, chociaż to żadna radocha być uznaną za zmarłą. Nie musisz mi o tym mówić. Gospodarz domu nie chciał mnie wpuścić do mieszkania. Na szczęście sąsiadka zajęła się moją kotką. Tak samo było z moim psem. A co z Andrew? Źle. Chodzę do niego codziennie, ale nie ma żadnych zmian. Tego się obawiałem.
A co na to, Alex? Nie widziałam go od tygodnia, wciąż się mijamy. Ale dostałam zaproszenie od Pi. Naprawdę? Tak. Ja nie dostałem. Pewnie masz je w skrzynce. Pewnie tak. Wybierasz się? Nie wiem. Prawie zapomniałem, po co zadzwoniłem. Zrobili program o wybrańcach, zaginione plemię amazońskie, czy coś w tym stylu. Dziwne, co? Nie wiem, o której będzie nadawany, ale powinniśmy to obejrzeć. Jesteś tam? Tak. Poszukam go. Nic ci nie jest? W porządku. Wiesz coś może o Tajlandii? Jest tam bezpiecznie? Nie wiem. Chyba tak. Dlaczego? Ludzie z dobrej ceny chcą mnie tam wysłać, skoro z wycieczki do Rio nic nie wyszło. Ale na razie mam chyba dosyć podróży. Wiem, co masz na myśli. Nie zatrzymuję cię, ale miło było z tobą porozmawiać. Z tobą też. Informuj mnie o Andrew. Dobrze. Będę dawać znać. Odzywaj się czasem. Dobrze. Wioska jest całkowicie pusta, porzucona przez mieszkańców ukrywających się przed światem, którego się obawiali, a może o którym nie wiedzieli. W tej osadzie przetrwała wspaniała kultura. Antropolodzy spekulują, że w lasach deszczowych znajduje się nadal ponad 50 plemion nieskażonych cywilizacją. Ale to było najbardziej wyjątkowe. Po części amazońskie, po części europejskie. A jego zagłada, bo to właśnie może oznaczać ta porzucona wioska, to tragedia dla świata, którego nigdy nie poznali i który teraz może nigdy nie poznać ich. Obca Karen. Czy tak się zachowują zesłańcy niebios? Przybyliście, by nas zniszczyć. Odebraliście dziecko, które mieliście nam podarować. Obca Karen, czy to nie ekscytujące? To Susan. Pracuje ze mną w szpitalu. Jestem jeszcze studentką. Całkiem młodą. Słucham? Nie zwracaj na nią uwagi. Ja tak robię. Co Andrew? Powiedzieliby mi, gdyby coś się zmieniło. Powiedzieliby? Tak, załatwiłem mu najlepszych onkologów i neurologów. Odwiedzam go, kiedy mogę, ale u nas też nie jest lekko. To prawda, Alex ciężko pracuje. Odwiedzę go przed lotem. Lotem? Niektórzy z nas muszą płacić rachunki. To chyba nie ta sama linia. Ta sama. Czemu? Ironia losu. Właśnie dołączyłem do zbiorowego pozwu przeciwko twojemu pracodawcy. Sprawę wytoczyła żona Sydneya Carlsona. Naszego Sydneya? Tego samego. Nie była zadowolona, kiedy się dowiedziała, że głowa jej męża została wbita na pal. Twierdziła, że zarobi na ugodzie $1,000,000. Może i ty się przyłączysz. To ci się bardziej opłaci niż bycie stewardesą. Nie sądzę. Twoja sprawa. Chodźmy do środka. Czeka na nas nasza diva. Idźcie sami, ja zaraz dojdę. Na pewno. Miło było wreszcie poznać przyjaciółkę doktora Kenny'ego.
Pasy. Dziękuję. Pomogę panu. Proszę pana. Nie rozumiesz, co mówię? Za dużo pan wypił. Muszę porozmawiać z pilotem. Proszę się uspokoić. Muszę mu o tym powiedzieć. Powinien pan usiąść. Powiedz mu, że się rozbijemy. Sydney, powiedz mu. Proszę usiąść. Zamknij drzwi. Przejdź do interkomu. Pozwoliliście mi zginąć wśród tych dzikusów. Rozbijemy się. Karen, oddychaj. Oddychaj. Oddychaj do cholery. Oddychaj. Udało się. Witamy wśród żywych. Nic ci nie jest? Myślałem, że nie przeżyjesz. Umarłam. Życie mignęło ci przed oczami? Jedno z żyć. Łódź. Jestem odrętwiała. Było blisko. Ale już wszystko dobrze. Jest silnik i benzyna. Nikt nie popłynąłby w górę Amazonki na czymś takim. Musiała ją przywieźć większa łódź albo samolot. Ktokolwiek ją zostawił, musi gdzieś tu być i musimy go znaleźć. Znajdziemy człowieka, jego łódź albo samolot i wydostaniemy się stąd. Pora wracać do Kansas. Wracamy do domu. Do domu. Wersja polska Tele 5. Tekst Ilona Mendygrał. Czytał Daniel Załuski.